Proszę na początek, żeby pan się przedstawił. Proszę. Podkomisarz Łukasz Kloc, Komenda Miejska Policji w Katowicach. Jak wygląda obecnie akcja ratunkowa na miejscu? Ze strony policji jest tu co najmniej kilkanaście załóg. Na chwilę obecną został także na miejsce skierowany przewodnik psa służbowego do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych. Natomiast na chwilę obecną potwierdzamy informację, że w budynku, do którego doszło do wybuchu, była zainstalowana instalacja gazowa służąca zarówno do ogrzewania tego budynku, jak również do gotowania. Wiem, że szukacie jeszcze jednej osoby, Straż Pożarna szuka jeszcze jednej osoby. Wy pewnie pytaliście do tego pułowanu, czy tam ktoś jeszcze może być? Na kilka chwil do tyłu dosłownie mam informację, że najprawdopodobniej w budynku miało być 7 osób i wiemy o 7 osobach, które opuściły ten budynek, czy to wskutek akcji ratowniczej, czy to same oddaliły się z miejsca zdarzenia. Na chwilę obecną nie potwierdzam, aby doszło do jakiegoś zdarzenia, nie wiem, śmiertelnego, czy innych osób, które jeszcze miałyby się znajdować w środku. Zapłowaliście też mieszkańców okolicznych bloków. Ile to mniej więcej może być? No tutaj jest co najmniej kilka, widzimy, że tutaj choćby ten blok, który znajduje się za państwem, to jest kilkaset metrów od miejsca zdarzenia, widać też tutaj wybite szyby, także tutaj tych budynków, kamienic, ta zabudowa tutaj wskazuje, że jest wielorodzinna, piętrowa, więc co najmniej kilkaset osób.